Reżim Łukaszenki ponownie eskaluje napięcie, tym razem poprzez oskarżenia o to, że polski śmigłowiec pojawił się w przestrzeni powietrznej nad Białorusią. Stanowczo zareagowało polskie wojsko, które wprost uznało zarzuty za kłamstwo. Na początku sierpnia dwa białoruskie śmigłowce wleciały w głąb terytorium Polski. O prowokacji powiadomione zostało NATO. Przedstawiciel białoruskiej ambasady składał wyjaśnienia w resorcie spraw zagranicznych. Minął miesiąc, a reżim Łukaszenki wytoczył oskarżenia przeciwko Polsce i ogłosił, że polski helikopter naruszył przestrzeń powietrzną Białorusi, co według niego miało się stać w rejonie brzostowickim w okolicach Mostowlanów. Dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych odrzuciło takie twierdzenia. To kłamstwa i prowokacje strony białoruskiej. Wtargnięcia w przestrzeń powietrzną Białorusi nie potwierdzają ani meldunki, ani zapisy radiolokacyjne. To jednak nie interesuje reżimu w Mińsku, skoro postanowił wezwać przedstawiciela polskiej dyplomacji i zażądać dochodzenia w tej sprawie. Powołuje się przy tym na swoją straż graniczną. Polska wpisuje takie komunikaty wprost w próbę dalszej eskalacji napięcia, co ma związek m.in. z nadchodzącymi wyborami parlamentarnymi. Z bardzo dużą ostrożnością trzeba podchodzić do tego rodzaju oświadczeń ze strony służb białoruskich, ponieważ są to służby będące bezpośrednim przedłużeniem reżimu Łukaszenki. Więc to, co oni mówią, to zwykle nie jest oparte na prawdzie, tylko mają do osiągnięcia pewien cel polityczny, a tym celem jest najczęściej działanie nieprzyjazne wobec Polski, bo oni nas traktują jako państwo nieprzyjazne, zachowują się wobec nas jako państwo nieprzyjazne, czy wręcz wrogie. Wiceminister Paweł Jabłoński zauważa, że oskarżenia reżimu wobec Polski to komunikat skierowany do wewnątrz, mający przekonać Białorusinów, że to nasz kraj jest dla nich zagrożeniem. Żadne źródła nie potwierdzają wersji, jaką przedstawia Mińsk, według którego śmigłowiec miał wlecieć w głąb jego terytorium na 1200 metrów. Za wschodnią granicą rozpoczęły się tymczasem manewry pod hasłem Bojowe Braterstwo, w których udział biorą wojska m.in. Białorusi i Rosji. Odbywają się one na poligonach w pobliżu Polski. Według ukraińskiego wywiadu wojskowego od kilku dni na Białorusi są już pierwsze rosyjskie głowice jądrowe. Informacje, jakie w tej sprawie przekazał Kijów, wskazują, że Mińsk nie jest w stanie ich użyć. Amerykanie potwierdzają, że monitorują układ Rosji i Białorusi w sprawie broni jądrowej.